Cześć, dobry, hello, Andrzej Stebelski, Słupsk. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytą winylową. A przede mną leży następna porcja muzyki rockowej. Takiego najcięższego gatunku rocka, czyli death metal, speed metal, thrash i okolice. A, jeszcze coś punkowego będzie. Także słuchajcie, dzisiaj mamy chociażby tutaj album Atrocity Hallucination. Hallucination Atrocity. Teraz Hyperacy Penetralia. Wytwórnia Nuclear Blast. Tu zdaje się też Nuclear Blast. Tak, ta sama wytwórnia. Poza tym Morbid Angel i Blessed Are the Sick. Incubus, Icubus, a nie, Incubus jednak będzie, Beyond the Unknown, I know jak to czytać, Incubus, podejrzewam, wytwórnia Nuclear Blast Records, ojenny, Obituary, The End Complete, Obituary, teraz pora na Sepulturę, Schizofrenia i grupa Sepultura, wytwórnia Shark Records i jeszcze raz Obituary, Slowly We Rot. Slowly We Rot. Teraz składaczek, wytwórnia Strange Fruit, a składak nazywa się Hardcore Holocaust 2. A to między innymi Napalm Death, Prong, Carcass, Bolt Thrower, The Viated Instinct, Propensity of Doom. Dobrze, no te nazwy zespołów to o zawrót głowy przyprawiają. To porządna nazwa. Slayer. Decade of Aggression. Dekada agresji. Koncert podwójny. Dwupłytowy album z roku 91. Wytwórnia Death American Recording. Death Records wydała. Pora teraz na Sepulturę. Bennett Dern Remains i Sepultura, Road Racer Records, 89 rok, jeszcze raz Obituary, Cause of Death, Ofiara Śmierci, teraz Massacre From Beyond, teraz Carcass i mamy Symphonies of Sickness. Gayford okładeczka, album pojedynczy, okładka Gayford, tam mieliśmy album podwójny, okładka zwykła. Teraz mamy historię punka, Burning Ambition, płonące ambicje, historia punka na podwójnym albumie. Tak to wygląda, okładeczka, można by było pomyśleć o Sarge Peppers, Lonely Hearts Club Band Beatlesów, ale nie, no to punk i przedstawiciele tej grupy, Marilyn Monroe, Adolf Hitler, a nie, to nie to, to nie ta okładka, sorry, przepraszam. Co mamy? Anthem Band i Clandestine. I na zakończenie mamy Angelic Upstairs, Reason Why i Angelic Upstairs. I to na tyle. Zapraszam Was do następnego spotkania z płytą winylową, a tam no zobaczymy, albo punk, nie punk, albo rock progresywny, pop, no albo funk i soul, jak zwykle. To na razie, trzymajcie się, hej!